Śpiewamy dzisiaj psalm, który najczęściej słyszymy, kiedy jesteśmy uczestnikami liturgii pogrzebu. Dlaczego ten psalm, psalm 116, słyszymy na pogrzebie? Dlatego, że po słowach pełnych wdzięczności skierowanych do Pana przez śpiewającego, przez autora psalmu, psalmista następnie wyśpiewuje słowa, które opisują w sposób taki bardzo plastyczny, koszmarną wizję śmierci. Wyrażają to choćby takie słowa czy sformułowania jak więzy śmierci, jak pęta otchłani. Ale wobec właśnie tej koszmarnej wizji śmierci modlący się człowiek ma w sobie nadzieję. Nadzieję, że Pan tak naprawdę jest łaskawy, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg ochroni człowieka od cierpienia i wieczności, pozwoli mu przebywać z sobą. Dlatego ten psalm, jako modlitwę, my śpiewamy na pogrzebie, ponieważ nim modlimy się za tego, którego Bogu powierzamy.